Jeżeli szukasz cudu Pana Niego, spojrzyj na cały okrąg świata tego. Poznasz, jak słynie w każdej krainie i Ciebie Jego ratunek nie minie. O święty Antoni, o święty Antoni, niech nas przed Bogiem Twoja prośba broni, Twoja prośba broni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze. Zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego. Święty Antoni, wielki nasz patronie, prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Yeah.
Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Niepokalane Serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Uświęcenie Serca Maryi. Dzień szósty. Cnoty. Powołanie Maryi wymagało, żeby przyozdobiona była wszystkimi cnotami. Bez tego nie mogłaby być Matką Bożą i nie byłaby dla ludzi jej przysposobionych dzieci wzorem do naśladowania. Rozważajmy przeto, jako serce Maryi. Po pierwsze, nie przestało nigdy w cnoty rość, a przez to nie przestało zachwycać serca Bożego. Jak możemy odmalować zewnętrzny blask cnót Maryi? To przedziwne stworzenie rosło ciągle, mówi nam Duch Święty przez usta mędrca, jak jutrzenka rozświetla się w dzień. Któż opowie, jak codziennie coraz świetniej rozjaśniały się w jej sercu cnoty miłości, skromności, pokory, milczenia, umartwienia i łagodności? To wspaniałe drzewo oliwne, mówi święty Jan Damasceński, zasadzone w domu Pańskim, obficie zraszane i karmione łaską Ducha Świętego, stało się cnót wszystkich tronem. Maryja była skromnej postawy, pokornego ducha. Mowę miała słodką i czułą. Był to owoc serca poddanego Bogu. Była ona pokorna, mówi znowu święty Anselm. Mało mówiła. Powaga na zewnątrz była odzwierciedleniem nastroju jej duszy. Nigdy nie przestała być sobą. Nigdy się nie śmiała. Wytrwała była w modlitwie, pilnie czytała Pismo Święte, ściśle pościła i dobre spełniała uczynki. Według świętego Hieronima Maryja w ten sposób urządziła swe życie. Rano do 9 modliła się ciągle, od 9 do 3 po południu pracowała, a o 3 znowu się modliła. Pierwsza była w czuwaniu, najściślej i najdokładniej prawo Boże wypełniała. Miała najgłębszą pokorę, w cnotach wszystkich była doskonała. Nigdy nie widziano, żeby się gniewała. Mowa jej była tak słodka i łagodna, iż widocznie Duch Święty na jej ustach spoczywał. Jeśli na zewnątrz tak się przedstawiała Maryja, cóż powiem o wewnętrznym jej życiu? Myśli swe od wszystkiego, co ziemskie oddalając, cnotami duszę swą napełniała, a tym sposobem będąc coraz doskonalszą, wkrótce była godną, żeby się stać przybytkiem Boga. Szczególnie upodobała sobie w miłości, pokorze i modlitwie. Ta błogosławiona dziewica świętej Elżbiecie Benedyktynce oznajmiła, iż ze wszystkich przykazań Bożych na to tylko głównie pamiętała: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego. I że często w nocy szła przed ołtarz w świątyni prosić Pana, żeby jej pomógł do wypełnienia Jego prawa. Święta tę mowę słysząc zdziwiona zawołała: ależ królowo moja, czy to nie byłaś łaski i cnot pełna? A Maryja jej odrzekła: wiedz, że miałam siebie za najgorsze i niegodne łaski Bożej stworzenie, dlatego to o łaskę i o cnoty prosiłam. Wreszcie, abyśmy wszyscy wiedzieli o konieczności łaski Bożej do wypełnienia tego, co się Bogu podoba, dodała: czy mniemasz, że mi łatwo cnoty i łaska Boża przyszła?
Pamiętaj, iż żadnej od Boga łaski nie otrzymałam bez wielkiego trudu, bez ustawicznej modlitwy, bez potoku łez i umartwień licznych. Oto co czytamy w objawieniach świętej Brygidy. Maryja od dzieciństwa napełniona była Duchem Świętym, a z latami rosła także i w łaskę Bożą. Postanowiła odtąd kochać Boga całym sercem swoim, nie obrażać Go ani mową, ani uczynkiem nigdy. Bogactwami ziemskimi wzgardziła, co mogła ubogim dawała. W jedzeniu do tego stopnia wstrzemięźliwa była, iż żywiła się tylko chlebem. Słowem cnoty zewnętrznej, te, których oko ludzkie nie dojrzało, u Maryi były takie, jak przystało na królową świętych. Tym przedziwnym życiem Maryja była przedmiotem upodobania Najwyższego. Patrzył na serce tej młodziuchnej dziewicy bez ustanku dążące do coraz wyższej doskonałości i podnoszące się do nieba. Była jako obłok kadzidła wonnego, zachwycającymi cnotami. Ta błogosławiona córka, jak mówi święty Sofroniusz, prawdziwie była ogrodem rozkoszy Pana. Cieszył się w tym ogrodzie wszystkimi rodzajami kwiatów i zapachów cnót wszystkich. Tak piękna była oczom słowa przedwiecznego, iż pięknością swoją zraniła jego serce. O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, wołał, o jakżeś piękna, zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico moja, zraniłaś serce moje. Syn Boży, zachwycony miłością tej pięknej cnotami dziewicy, chciał do jej łona stąpić i stać się człowiekiem. Tak mówi nam o tym święty Chryzostom. Bóg za matkę swoją na ziemi wybrał Maryję, bo nie znalazł od niej świętszej i doskonalszej dziewicy, ani od jej przeczystego łona godniejszego dla siebie mieszkania. Bo według świętego Antonina, szczęśliwa córka Adamowa, którą Bóg miał za swoją matkę wybrać, powinna była doskonałością swoją wszystkie stworzenia przewyższać. Lecz nie dosyć nam podziwiać cnoty Maryi, starajmy się je naśladować. Nazywa ona błogosławionymi tych, co ubiegają się w naśladowaniu jej cnót. Dzieci moje, mówi przez usta mędrca, słuchajcie mnie, błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Kto kocha, to albo do ukochanego jest podobny, albo stara się być podobny. Więc jeśli Maryję kochamy, powinniśmy serce nasze do jej serca dostroić. I w ten czas dopiero doskonale uwielbimy Maryję. Tylko ci nazywać się mogą i są rzeczywiście dziećmi i sługami Maryi, którzy pracują nad sobą, żeby cnotami jej się stali podobnymi. Pracujmy tak, a możemy się spodziewać jej opieki i przyczyny. Przykłady. W czym dotąd naśladowaliśmy Maryję? Czy nas to nie zawstydza? Ona jest tak czysta, pokorna, cierpliwa, miłująca i posłuszna. A my? Myśmy nieczyści, pyszni, niecierpliwi, samolubni, zuchwali. Ach, postanówmy za przykładem świętej Joanny Chantal stawać się w cnotach podobnymi do Maryi. Ona w 20 wiośnie życia owdowiała, a przecież zabójcy męża swego przebaczyła. Wypadło jej mieszkać z ojczymem, który miał usposobienie przykre.
ona była względem niego zawsze uprzedzająca i łagodna. Ulegać musiała nauczycielce, która chciała panować. Bez szemrania przykrości od niej znosiła. Dla ubogich była litościwa, nikomu jałmużny nie odmówiła. A razu jednego trzem naraz ubogim, nie mając pieniędzy, wolała dać pierścionek ślubny, aniżeli odprawić ich bez niczego. Założyła wspólnie ze świętym Franciszkiem Salezem zakon panien od nawiedzenia, którego ustawy nakazują cnoty Maryi, a szczególnie jej miłość naśladować. O Matko Miłosierdzia, ponieważ jesteś tak i bardzo litościwa i pragnąca dopomóc nieszczęśliwym, ja najnieszczęśliwszy ze wszystkich ludzi udaję się do Ciebie o przyczynę. Niechaj inni proszą sobie o zdrowie, dostatki i pomyślność doczesnych interesów. Ja zaś o to prosić będę, co Tobie się podoba, co byś chciała u mnie widzieć. Jesteś pokorna, wyproś dla mnie pokorę i zaparcie siebie samego. Byłaś w przeciwnościach i trudach tego żywota cierpliwa. Wyproś dla mnie cierpliwość. Całym sercem kochałaś Boga. Wyproś dla mnie łaskę miłości Bożej. Dla bliźnich byłaś litościwa. Wyproś dla mnie, żebym wszystkich kochał, a szczególnie tych, co mi się sprzeciwiają. Zawsze słuchałaś tego, co chciał Pan Bóg. Wyproś, proszę, dla mnie łaskę poddania się woli Bożej we wszystkim. Słowem, o Najświętsza ze wszystkich stworzeń, Maryjo, wyproś dla mnie, żebym był święty. Możesz i chcesz dla mnie wszelkiego dobra, niedbalstwo w proszeniu Ciebie o pomoc albo nieufność w Twej pomocy, te dwa niedostatki mogą mi zaszkodzić. Ale od kogóż zależy, jeśli nie od Twojej przemożnej przyczyny, żebym pilnie Ciebie o przyczynę prosił i całym sercem Ci ufał. Więc błagam Cię, Maryjo, Matko moja, nadziejo moja, miłości moja, życie moje, ucieczko moja, pomocy i pociecho moja. Błagam Cię o pomoc i z pewnością tej pomocy się spodziewam. Amen. Litania do świętego Antoniego z Padwy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony, módl się za nami. Święty Antoni, w miłości gorący, módl się za nami. Święty Antoni, światem zepsutym gardzący, módl się za nami. Święty Antoni, darem miłości napełniony, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo Kościoła katolickiego, módl się za nami. Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający, módl się za nami. Święty Antoni, kwiecie świątobliwości, módl się za nami. Święty Antoni, krysztale czystości, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu braci mniejszych, módl się za nami. Święty Antoni, pochodnio gorejąca, módl się za nami. Święty Antoni, młocie na heretyków, módl się za nami. Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi, módl się za nami. Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie, módl się za nami. Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny, módl się za nami. Święty Antoni, kaznodzieju żarliwy, módl się za nami. Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący, módl się za nami. Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło pokory, módl się za nami. Święty Antoni, arko nowego przymierza, módl się za nami. Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku bogomyślności, módl się za nami. Święty Antoni, przedziwny w mądrości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami. Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością, módl się za nami. Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony, módl się za nami. Święty Antoni, pociecho strapionych, módl się za nami. Święty Antoni, prorokom równy, módl się za nami. Święty Antoni, apostole najżarliwszy, módl się za nami. Święty Antoni, męczenniku pragnienia, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo wyznawców, módl się za nami. Święty Antoni, przykładzie czystości, módl się za nami. Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa, pociesz nas strapionych. Od gniewu sędziego najwyższego broń nas, Ojcze Święty, abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli, przyczyń się za nami, aby wszyscy
do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą, przyczyń się za nami, aby nas Najświętsza Panna czystymi, niezmazanymi Synowi swemu przedstawić raczyła, przyczyń się za nami. Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami. Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, od któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został, przyczyń się za nami. Przez krzyż i mękę niewinnego baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali, przyczyń się za nami. Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnością naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem, z Nim potem na wieki żyć mogli, przyczyń się za nami. Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli, przyczyń się za nami. Przez cudowne w niebo wstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli, przyczyń się za nami. Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg całe duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył, przyczyń się za nami. Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, przyczyń się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię, Panie, wyznawca Twój, święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobiłeś i wsławiłeś i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa błagalna do świętego Antoniego. Przedziwny święty Antoni, wsławiony rozgłosem uczynionych przez Ciebie cudów, który miałeś szczęście przyjąć na swe ręce Syna Bożego w postaci dzieciny, wyproś mi u Jego dobroci łaskę, której gorąco pragnę w głębi mego serca. Ty, który byłeś tak bardzo litościwy dla nieszczęśliwych grzeszników, nie patrz na niegodziwość tego, który błaga, lecz na chwałę Boga, którą ponownie zwiększysz i na mojej duszy zbawienie, nieodłączne od prośby, którą teraz przedstawiam z tak wielkim pragnieniem. Jako zadatek mojej wdzięczności składam obietnicę, iż będę prowadzić życie więcej zgodne z pouczeniami Ewangelii i oddane niesieniu pomocy biednym,
których tak bardzo ukochałeś i kochasz. Pobłogosław moją obietnicę i spraw, bym wierny był jej aż do śmierci. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego dla uproszenia szczególnej łaski. Śliczny kwiecie, cudną woń cnoty, w Kościele Bożym rozlewający, jasne światło zakonu braci mniejszych, święty Antoni Padewski, który strapionym i smutnym pociechę przynosisz, który wszystkich pobożnie Cię wzywających wspierasz przyczyną Twoją. Klękam z ufnością u stóp Twoich dla oddania się szczególnej Twej opiece, dla polecenia sercu i modlitwom Twoim wszystkich potrzeb moich. Przez wszystkie łaski, jakimi Bóg Ciebie obdarował, przez niewysłowioną radość, w jakiej tonęło serce Twoje, gdy Pan Jezus w postaci małego dzieciątka na Twoich spoczywał rękach, błagam Cię pokornie, osłoń mnie najtroskliwszą opieką Twoją. Przyczyń się za mną do Twego najsłodszego Zbawiciela i niepokalanej Jego Matki i uproś mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, wytrwałą gorliwość w służbie Bożej i łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję. O najukochańszy mój patronie, święty Antoni, wejrzyj łaskawie na mnie, biednego grzesznika, i nie gardź prośbą, którą z wielką ufnością do Ciebie zanoszę i radością napełnij serce moje, a przez całe me życie będę z wdzięcznością wielbić Ciebie za otrzymaną mi łaskę, składając dzięki Trójcy Przenajświętszej za dary na Ciebie wylane. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego w każdej potrzebie. Wspomnij sobie, święty Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym za sprawą Twoją swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu umarłych życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro utracone, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej mej potrzebie. O Ojcze uciśnionych, ulituj się mej nędzy, gdyż Pan Bóg, każąc mnie za grzechy lub w niepojętej swej mądrości, chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mię nawiedził. Obacz moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję. Wiem wprawdzie, żem nie godzien Twego wstawiennictwa, żem nie zasłużył u Ciebie ani na pomoc, ani na pociechę, ale wspomnij sobie oną wielką miłość, z jaką już tylekroć wsparciem swoim dopomógł niegodnym. Przypomnij sobie ono miłosierdzie i litość, jakąś żyjąc tu na ziemi, ku potrzebującym ją chował. O ileż większą jest obecnie ta litość i to miłosierdzie,
skoro Ty już używasz w niebie szczęśliwości wiecznej i tak chętnie przyczyniasz się za potrzebującymi u Pana Boga. O, wyzwól mnie z tej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć Twojego serca. Wysłuchaj próśb moich, udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, ażebym mógł cierpliwie wytrwać i przez szemranie nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam mocno, że zostanę wysłuchanym. Jednakowoż nie moja, ale Boża wola niech się spełni teraz i zawsze. Amen. Oddanie siebie samego szczególnej opiece świętego Antoniego. Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, święty Antoni, i proszę Cię, wejrzyj łaskawie na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego o dobrą śmierć. O święty Antoni, któryś szczęśliwie w łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobną? Drżę z bojaźni i strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed sądem boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we krwi Jezusa Chrystusa i Twym wstawiennictwie. O, nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, łaskę przyjęcia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i możność zadośćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie ostatnia godzina mego życia, pospiesz mi wtedy z pomocą. Wzmocnij mnie, iżbym nie uległ zwątpieniu. Stój przy mnie, iżbym z najświętszymi imionami Jezusa, Maryi i Józefa na ustach, pod opieką mojego anioła stróża, innych patronów i świętych, i pod opieką Twoją, rozstał się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i został przyjętym do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen. Westchnienie do świętego Antoniego. Mój kochany święty Antoni, niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni. Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana, by łaska upragniona była mi dana i przez święte wstawienie się Twoje niech spłyną w me serce pociechy zdroje, a ja Cię kochać będę najgoręcej i chwałę Twoją szerzyć coraz więcej. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego w intencji dzieci.
O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę to, co mamy najdroższego i najcenniejszego, nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj Twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wzrastać, tak jak Jezus w latach mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nimi, by wzrastając w latach, dotarły do pełnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen. Obranie sobie za patrona świętego Antoniego. Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, Tyś piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w niebieskiej krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuszczać, ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią, tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego. Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszystkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce, zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen. Przyjmijmy, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie i obecni tu w Bazylice, błogosławieństwo relikwiami świętego Antoniego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Piasto nieboga, błogosławiony Antoni święty, bądź pochwalony. Do Ciebie, Boga, lud czcią przejęty, módl się za nami, Antoni święty.
jak światło dzienne, jak promień słońca, Ty świat ogarniasz z końca do końca, łagodzisz bóle i trudność liczne. Ociecho nasza, Antoni śliczny.